Dzień dobry Państwu. Nazywam się Julia Godorowska i jestem z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Witam na naszym spotkaniu i jeszcze potrzebuję informacji, czy mnie słychać i widać i czy jesteście Państwo po drugiej stronie ekranu. Więc można się przywitać i dać mi znać na czacie, który jest chyba po lewej stronie Państwa ekranu. Jeszcze się. Dzień dobry. O, jest Pan Dawid z nami, czyli ja odczytuję to jako znak, że mnie widać i słychać. Dobrze. Pani Małgorzata też pisze. Olga, okej. To drodzy Państwo, otwieram nasze dzisiejsze spotkanie online, które jest zatytułowane Czy Twoja szkoła dobrą rozmową stoi? I podczas tego wydarzenia razem z naszymi prelegentkami, wyjątkowymi osobami, będziemy poszukiwały odpowiedzi na pytanie, jak rozmawiać z młodzieżą o zagadnieniach globalnych. Po co poruszać takie zagadnienia w szkole, jak zadawać pytania, jak otwierać sposoby myślenia uczniów i uczennic na jakieś różne perspektywy, różne opinie. Więc gorąco Państwa witam. To spotkanie przewidujemy, że będzie trwało 75 minut. Do Państwa dyspozycji jest też czat, bo w którymś rogu ekranu, albo po prawej, albo po lewej stronie, więc jeżeli Państwo w czasie tej naszej rozmowy będą mieli jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to bardzo proszę wpisywać je w okienko czatu. I też chciałabym zaprosić, może Beniu, może mogłabyś się krótko przedstawić i powiedzieć, czym się zajmujesz, gdzie pracujesz. To Beniu, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Bernadeta Białek, uczę obecnie w Szkole Podstawowej nr 25 w Zabrzu. Wcześniej pracowałam w gimnazjum nr 25 w Zabrzu. Od kilku lat współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej, prowadząc różnego rodzaju projekty i współpracując przy powstawaniu materiałów edukacyjnych. Między innymi były to projekty Rozmawiajmy o uchodźcach czy W świat z klasą. I na co dzień staram się wprowadzać dobrą rozmowę, bo od dobrej rozmowy zaczyna się dobre działanie późniejsze, także no wierzę, że to spotkanie dla nas wszystkich będzie dzisiaj inspirujące. Dziękuję bardzo. Dzięki Beniu. Agata, czy mogłabyś się przedstawić? Z przyjemnością, dzień dobry wszystkim. Nazywam się Agata Urbanik i jestem facylitatorką, czyli moim zadaniem jest często stworzenie przestrzeni do dobrej rozmowy, do tego, żeby różne osoby spędziły ze sobą jakościowo dobry czas i osiągnęły cel, który sobie założyły. To może być po prostu poznanie perspektywy drugiej osoby, czy też wypracowanie wspólne czegoś. I prowadzę pogotowie facylitacyjne, czyli tam tutaj działam i pracuję. A oprócz tego jestem też facylitatorką dialogu Nansen Center for Peace and Dialogue, takiej norweskiej instytucji, która za cel sobie stawia krzewienie podejścia dialogowego do życia i mam nadzieję, że dzisiaj trochę więcej o nim opowiem, przy okazji też tak prowadząc i rozmawiając z naszymi gościniami. Dzięki Agata. Jest jeszcze z nami Dorota Stępniak, która jest nauczycielką historii, WOS-u i etyki i ma duże doświadczenie w prowadzeniu rozmów i działań z młodzieżą wokół zagadnień globalnych. I Dorota ma
problemy z połączeniem się z nami i tak czasami ją widzę, czasami mi tutaj znika, ale Doroto, czy jesteś teraz z nami? Okej, okay. Na razie Doroty nie ma, więc... Na pewno wyjdzie w odpowiednim momencie, pojawi się po prostu... Tak, na pewno się pojawi Dorota, ale tak jeszcze przedstawiając Dorotę, to właśnie Dorota pracuje w szkole podstawowej w Ożarowie Mazowieckim, ale też w prywatnej szkole podstawowej Kolumbus, niedaleko Ożarowa. I specjalizuje się właśnie w wprowadzaniu zagadnień edukacji globalnej do przedmiotów takich jak historia, wiedza o społeczeństwie i etyka. I już od wielu, wielu lat współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy tworzeniu koncepcji merytorycznych, różnych programów, między innymi programu Rozmawiajmy o uchodźcach, w ramach którego dzisiaj się tutaj spotykamy. Więc liczę jeszcze, że Dorota do nas dołączy, nie tracę nadziei. A tymczasem chciałabym też zaprosić Państwa do zaznaczenia na mapie miejsca, z którego teraz Państwo nas oglądają. I tutaj wyświetliłam mapę Polski, ale być może popełniłam faux pas i powinnam wrzucić mapę świata, ale sprawdźmy na razie, czy wszyscy jesteśmy z Polski i... Zawsze można narysować strzałkę. Można narysować strzałkę. Strzałkę na marginesie i teraz proszę Państwa o zaznaczenie miejsca, z którego nas Państwo teraz oglądają. Powinniście mieć możliwość zaznaczenia tego miejsca takim rysikiem. Na dole, tak? Takim pasku na dole. Tak, pasek na dole. I widzę już tutaj pierwsze oznaczenia. Toruń, Warszawa. Pani Zuzanna zaznacza swoje miejsce. Okej. Okay. Dobra, jeszcze zapraszam jakieś kolejne osoby, które chciałyby pokazać nam, gdzie teraz są. O, ale duża Warszawa. Takie trochę geograficzne zadanie na rozgrzewkę. Ale widać, że jesteśmy z całej Polski. Też jesteśmy w gronie 24 osób, więc jest nas sporo. Dobrze, to jeszcze ostatnie chwile, żeby nanieść swoje miejsce na mapy Polski. Brakuje Zabrza. Jest Zabrze. Właśnie, bo Benia, nasza prelegentka, jest Zabrza. Właśnie nie umiem zaznaczyć. Przyznaję się, że nie mam aktywnej jakoś tej strzałki. Albo nie. Okej, to nic straconego, ale wiemy, że jest też Zabrze z nami. No to słuchajcie, no to jest taki obraz Polski pokazujący miejsca, w których są, mieszkają. Nauczyciele i nauczycielki, dla których ważna jest dobra rozmowa w szkole i prowadzenie takich jakichś działań, inicjatyw oczu otwierających uczniom i uczennicom na różne zagadnienia globalne, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy porozrzucani po całej Polsce. I teraz drugie szybkie zadanie z podobnej kategorii. Chciałabym, żebyście Państwo zaznaczyli na mapie, na kolejnej mapie, miejsce, gdzie chcielibyście teraz być. Uruchomiłam już tą opcję, więc można zaznaczać. Mam nadzieję też, że już, jeżeli uczą Państwo w szkole, to
że już za kilka dni będziecie mogli spełnić swoje marzenia i spędzić czas w jakimś miejscu poza domem. Więc to też jakaś przyjemna perspektywa przed nami. Dobra, część nad morzem, część w górach, tutaj na Podlasiu, na morzu też ktoś jest. Na Dolnym Śląsku. Będą osoby, przepraszam, będą osoby i nad morzem. I w jastarni. Dobrze, to zamykamy mapę i liczymy na to, że za jakiś czas będziemy mogli pojechać w Siną Dal i przeżyć jakieś przygody przyjemne. A tymczasem jesteśmy na naszej prezentacji, na naszym webinarium. Dobrze, to jesteśmy już. I też jesteśmy na webinarium przygotowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Być może przez ostatnie dni mieli okazję Państwo zobaczyć taką nową odsłonę graficzną naszej organizacji. I też taka odsłona, w nowej odsłonie graficznej występujemy jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc chciałabym przedstawić Państwu taką krótką prezentację na temat, pokazującą, jak się zmieniliśmy graficznie, i zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmiku. Do zmian w szkołach. Chcemy, by dzięki nim młodzi ludzie jeszcze lepiej rozumieli otaczający ich świat i potrafili. W Centrum Edukacji Obywatelskiej inspirujemy do zmian w szkołach. Chcemy, by dzięki nim młodzi ludzie jeszcze lepiej rozumieli otaczający ich świat i potrafili ten świat zmieniać. Poprzez nasze programy wsparliśmy w nauczaniu już tysiące nauczycielek i nauczycieli, dyrektorów i dyrektorek. Chcemy pomagać im jeszcze skuteczniej, dlatego stale się zmieniamy. Nasze programy ułożyliśmy w 6 grup programowych, których nazwy są jednocześnie wezwaniem do działania. Pomagaj się uczyć. Angażuj obywatelsko. Odpowiadaj na globalne wyzwania. Otwieraj na kulturę. Wyjaśnij politykę. Ucz otwartości. Zapraszamy Was do współpracy. Bądźcie z nami. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Była krótka prezentacja naszych nowych logotypów i taka informacja o tym, że nasze programy tematyczne zostały właśnie zgrupowane w takie obszary tematyczne, których nazwa jest jednocześnie takim wezwaniem do działania. I dzisiaj poruszamy zagadnienia dobrej rozmowy na tematy globalne w ramach takiego obszaru tematycznego odpowiadaj na globalne wyzwania. I w dziale, w ramach którego pracuję, zajmujemy się różnymi zagadnieniami globalnymi, przyglądamy się im z perspektywy Polski, europejskiej i z perspektywy całego świata. I to są takie zagadnienia, które są często postrzegane w szkołach, w społeczeństwie jako takie tematy niejednoznaczne, czasami kontrowersyjne, które jakby koncentrują się wokół takich zagadnień, elementów, które nie są czarno-białe i warto uczyć młodzież zadawać sobie pytania. I nasze zagadnienia to jest między innymi migracja, zmiana klimatu, równość płci, zrównoważony rozwój, edukacja, zdrowie, ochrona różnorodności biologicznej, więc widzą Państwo, że to jest taka paleta różnych zagadnień,
wokół których warto koncentrować nauczanie w szkołach i wspierać młodych ludzi w poszukiwaniu odpowiedzi na niejednoznaczne jakieś wydarzenia i zagadnienia, i też w dalszej kolejności angażować młodzież do podejmowania jakichś decyzji na poziomie indywidualnym w celu przeciwdziałaniu różnym wyzwaniom takim globalnym. I też jednym takim ze sposobem na to, żeby prowadzić z młodzieżą rozmowy i zajęcia wokół tych trudniejszych tematów, jest takie podejście promowane w programie Rozmawiajmy o uchodźcach, w ramach którego dzisiaj się spotykamy. Jest to program, który prowadzimy w CEO od ponad 5 lat i wspieramy w nim nauczycieli i nauczycielki w poruszaniu zagadnień związanych ze współczesnymi migracjami ludności w perspektywie globalnej, jak i lokalnej. I wykorzystujemy ten temat, który budzi kontrowersje w społeczeństwie, do tego, żeby uczyć młodzież dobrej rozmowy, komunikowania się i wyrażania swoich opinii w oparciu o fakty, ale też przyglądaniu się zjawisku przemieszczania się ludności z różnych perspektyw i punktów widzenia, więc jest to taka przestrzeń do tego, żeby uczyć, jak rozmawiać z osobami, które mają różne poglądy, i jak też otwierać się na słuchanie różnych osób i na też przyglądanie się jakimś swoim wartościom i postawom, które reprezentujemy właśnie w czasie trwającego tego kryzysu migracyjnego. Dzisiaj też wykorzystujemy to spotkanie do tego, żeby przyjrzeć się, jakie są dobre praktyki, jakieś wskazówki nauczycielek Beni i Doroty. Do tego, żeby też Dorota i Benia opowiedziały o tym, jak one prowadzą takie zagadnienia z młodzieżą, czym się kierują, prowadząc takie dobre rozmowy, i tą rozmowę też poprowadzi Agata, która na co dzień zajmuje się tworzeniem takiej przestrzeni do konstruktywnych rozmów. I Agato, oddaję Ci głos i zapraszam też Benię i Dorotę do rozmowy i do inspirowania naszych uczestników. Dzięki wielkie. Okej, to co, to chyba zaczynamy. Dorota, jesteś z nami, słyszysz nas i widzisz, i my Cię słyszymy, tylko sprawdzę, czy... Widać Dorotę, ale jej nie słychać. Jak będziesz to, jeśli coś się zmieni, to daj znać, to będę Cię raz na jakiś czas też może wywoływać, to w końcu się uda. No dobrze, Bernadeta, Beniu, zacznę w takim razie od Ciebie. Powiedz tak krótko na wstępie, z Twojego punktu widzenia, po co w ogóle w szkole poruszać jeszcze dodatkowo jakieś trudne tematy? No bo to wszystko, co mówiła Julia przed chwilą, no to są kolejne złożone zagadnienia, które jeszcze, ja myślę o programie, podstawie programowej, którą uczniowie i uczennice muszą przerobić, szykując się do egzaminów i w ogóle no, kolejnych szkół edukacji, poszerzyć wiedzę o świecie. Ale po co jeszcze kolejne trudne tematy wrzucać na głowę? Warto podejmować trudne rozmowy w szkole, ponieważ dzięki temu szukamy różnych rozwiązań i to jest takim punktem wyjścia do późniejszego działania. Więc jeżeli dzieci, młodzież poznają różne punkty widzenia, nauczą się szanować swojego zdania, wówczas może dojść do konstruktywnej krytyki, do konstruktywnej rozmowy i do poszukiwania rozwiązań. Ostatnio wyczytałam taki ciekawy wywiad z rzecznikiem Bodnarem, z rzecznikiem praw obywatelskich, który właśnie zwrócił uwagę, że u nas wszystko ostatnio wokół duopolu krąży, a nie ma takiej właśnie złożoności. Więc to jest bardzo ważne, żeby od początku dać dzieciom i młodzieży przestrzeń w szkole do tego, aby te dobre praktyki wypracowane
były kontynuowane w przyszłości. I moje doświadczenie pokazuje, że to się sprawdza. Mhm. Czyli to jest trochę tak o tej, jak o tej skorupce, co za młodu nasiąga i potem wypuszcza szersze korzenie, czy korzenie też pewnie w głąb, jest mocniej zakorzeniona w sobie, ale też gałęzie i widzi ten świat w jakiejś większej złożoności, w większych kolorach, w większej ilości kolorów. Tak, jak najbardziej. Młodzież uczy się sama z czasem też poszukiwać z różnych źródeł, tak? Odróżnia fakty od opinii, potrafi wyszukiwać źródła, które są manipulowane. Także nabywają dzieci młodzież dzięki temu kompetencji miękkich, co jest bardzo cenne, a nie jest to ze szkodą dla realizacji podstawy programowej absolutnie, tylko z korzyścią, bo ta aktywność, która się nawiązuje, potem przekłada się na zajęcia, na zaktywizowanie młodzieży w trakcie lekcji i projektów i to się też przekłada na wyniki w nauce, także to wszystko idzie wespół zespół razem. Coś się... Uciekła nam też Agata, ale na pewno zaraz uda jej się wejść ponownie. No właśnie, Beniu, a mogłabyś opowiedzieć, jak ty się zainteresowałaś tym, żeby swoją taką praktykę nauczycielską wdrożyć takie zagadnienia właśnie globalne i jaki był twój początek, żeby zająć się tymi tematami? Początek był taki, że zostałam zaproszona do współpracy w realizacji projektu Świat z klasą, później rozmawiajmy o uchodźcach i faktycznie wtedy zaczęłam zgłębiać świadomie tą problematykę, bo intuicyjnie ją realizowałam. I to mi pokazało, otworzyło oczy, że współczesne problemy bardzo otwierają młodzież i uczą krytycznego myślenia. Także to mnie skłoniło, że warto wykorzystywać współczesne materiały, współczesne problemy po to, aby aktywizować, no i wychowywać przyszłych obywateli świata, świadomych tego, co się wokół nich dzieje. Także taka była moja motywacja i początki. Wróciłam. Coś dzisiaj kliknij, ma chyba kiepski dzień, coś czuję. Dorota, jesteś z nami? Jeszcze cię sprawdzę, bo widzę, że jesteś, ale... Okej, okay. Będziemy próbować dalej, będziemy sprawdzać. Spotkałam się z takimi badaniami, bo że... To były akurat przykładowo amerykańskie badania z początku 2009 roku bodajże, ale podejrzewam, że sytuacja może być analogiczna w innych krajach i innych miejscach, że dzieci do wieku kilku lat, dwóch, trzech lat, czterech, pięciu, sześciu, bardzo intensywnie korzystają z umiejętności pytania. No pytają, i też w sumie wiecie pewnie dobrze i ty dobrze wiesz, że nie ma nic bardziej... inspirującego, ale też irytującego niż kilkulatek czy kilkulatka, która powtarza i pyta o wszystko, po prostu o wszystko. I też było jeszcze inne badanie, które mówiło o tym, że przeciętna kilkulatka, to zależało od kraju, ale zadaje od stu parunastu do trzystu kilkudziesięciu pytań dziennie. No i coś takiego się dzieje, jak wskazują te amerykańskie badania, że w momencie im starsi jesteśmy, tym oczywiście rośnie nasza umiejętność pisania i czytania, ale na łeb, na szyję spada umiejętność pytania właśnie. No i są różne teorie na ten temat. No oczywiście no, ileś razy się odbijamy od ściany, umiemy już szukać z różnych źródeł, jak powiedziałaś też przed chwilą, i takiego osobistego pytania już nie trzeba tak bardzo korzystać, też się trochę opatrujemy ze światem i on już tak nas nie zadziwia. No ale część naukowców wskazuje na to, że negatywny wpływ na naszą umiejętność pytania ma również system edukacyjny, który premiuje to, że wiemy. I pytania, które mogą wskazać na to, że być może nie jesteśmy pewne czegoś, albo no właśnie źle myślimy, niezgodnie z kluczem, no są bezwzględnie tępione, w sensie jest niezdane i jest jakiś wpis potem do akt. Powiedz, jak w takim razie, no bo rozumiem, że te trudne tematy, o których mówiłaś, no wymagają zadawania pytań, czy dobrze jest do nich podchodzić właśnie z otwartą głową, z pytaniami. Jak udaje ci się zachęcać młode osoby, z którymi pracujesz, do tego, żeby
nie bały się pytać? Zadaję, jeżeli na pewno trzeba zdiagnozować grupę, tak zawsze z którą się pracuje. Na początki nie są łatwe, ale zadaję pytanie w ten sposób, tak odwracam kolejność, na jakie pytania młodzież chciałaby uzyskać odpowiedzi, tak? Mhm. Więc jeżeli zadam w ten sposób pytanie, no to zazwyczaj odpowiedzi się pojawią. Jeżeli grupa nadal nie chce zabierać głosu, wtedy proszę o odpowiedzi na fiszkach i zamieszczamy te fiszki na flipcharcie, oni wolą wypowiadać się tak w skupieniu czasami, tak są takie grupy. Zdarza się też tak, że jeżeli tutaj nie widzę odzewu, to wtedy proponuję pracę w grupach i wtedy razem układają te pytania. Pytania odczytujemy, są osoby chętne, bądź każdy swoje pytanie odczytuje, więc to jest na pewno taki dobry początek. No i też zawsze podkreślam, że nie ma złych pytań, tak? To pytanie błądzi, nie ma złych pytań, więc jesteśmy po to na zajęciach, aby no, rozważać pewne kwestie. Mamy też do siebie takie zaufanie, że mówimy, że to, co jest na zajęciach, jest między nami, tak? Nie można tutaj wyśmiewać żadnych pytań, bo czasami ktoś boi się, tak? Dzieci są przewrażliwione na swoim punkcie, czy młodzież w okresie dorastania boi się wyśmiania. To jest takie naturalne, więc staram się też wczuć w sytuację grupy, z którą pracuję, też biorę pod uwagę wiek, czy jest to grupa mieszana wiekowo, tak? Czy to jest grupa klasowa, więc na pewno ta przestrzeń jest i dzieci się z czasem otwierają. To oczywiście jest proces, ale są takie, ja zauważam progres, tak, w tym względzie. Dobrze, zaraz Cię dopytam jeszcze o to, a też prosimy o pytanie oczywiście, jeśli macie też coś, czym chcecie się podzielić, właśnie jakiś swój patent na pytanie albo jak coś, co będzie związane z naszym tematem naszej rozmowy za chwilę, to oczywiście też zapraszamy do tego, żebyście wpisywali to na czacie. A powiedz, czy przypomina Ci się jakieś przykłady pytań, które padły właśnie na tych fiszkach, czy osobiście ktoś wziął się na odwagę i je zadał? Znaczy akurat no, te pytania zawsze były trafne, trudno mi teraz powiedzieć, bardziej zapadają mi może wnioski takie stereotypowe, jakieś stwierdzenia już, tak na przykład na temat uchodźców, co gdzieś tam też, o czym będziemy dalej mówić, natomiast akurat no, w tym momencie te pytania zawsze były dobre, tak, więc tutaj no, trudno mi się w tym momencie odnieść. Jasne. Bo to jest też ciekawe przejście, wydaje mi się, dla mnie osoby, która no, nie pracuje na co dzień w szkole, ale też zdarza mi się jakoś boksować czy zmieniać role, w których występuję z grupą. I zastanawiam się, jak to jest właśnie z tym przejściem z roli nauczycielki do roli osoby, która, no właśnie, kim jest? Jeśli prowadzisz rozmowę, to kim się czujesz bardziej? Jestem partnerem do rozmowy. Tutaj właśnie widzę Zuzię, bo Zuzia pisze na czacie, akurat znam osobiście, wspaniała osoba. I Zuzia odnosi się do tego właśnie, żeby też pozwalać dzieciom wspólnie szukać i żeby nie stać w tej pozycji takiej osoby wspowiedzącej. I ja też jestem tego zdania. My podobnie myślimy, też współpracujemy ze sobą, więc jak najbardziej tutaj z takiej pozycji partnera do rozmowy. Także no ja to jestem taką osobą, która monitoruje, natomiast niczego też nie narzuca i też się uczę. Ja cały czas podkreślam, że uczę się razem z dziećmi, z młodzieżą i razem poszukujemy rozwiązań. Okej. I kupują to? Tak, kupują i relacja jest bardzo dobra, także jak najbardziej. Bo ty mówiłaś właśnie, bo to jest chyba klucz i też... Zniknęła nam Agata. A witaj Dorotko. Dzień dobry, słychać mnie? Tak, słychać cię i witam tak. Dorotko. Dobrze. To ja dzień dobry, witam tych wszystkich, którzy są po drugiej stronie. U mnie w okolicy chyba jakaś straszna burza się rozpętała, bo nigdy nie było kłopotów z łączem internetowym, a teraz jest po prostu prawdziwe szaleństwo. Też nie wiem, czy za chwilkę nie wyekspediuję mnie w przestrzeń kosmiczną, ale póki co jestem. Agata, muszę włączyć mikrofon. Tak.
Super, że jesteś. Ja też postaram się zostać z wami na dłużej. Okej, ponieważ czy mnie słychać? Tak. No nie, to jest jakaś fatum jest dzisiaj nad nami ciąży. Naprawdę nie rozumiem, co się dzieje. Ale idźmy dalej. Nie, to jest chyba też z rozmową. Czasem po prostu jest trudno, ale nie poddajemy się. Idziemy dalej, bo też jest o czym rozmawiać. I dzięki, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że wy osoby, które nas oglądają i słuchają, nie macie takich problemów z łączem, czy z programem jak my. Bernadeta, powiedziałaś coś, co mnie jakoś też, przy czym jestem mocno, powiedziałaś, że to jest kwestia relacji i że to jest jakiś proces. Tak. I to jest chyba też taki clue, bo to już jakoś tak powoli krążymy wokół tego tematu dobrej rozmowy i to nie jest jakaś kwestia takiego pytania z mojej strony, ale myślę, że i tego nie zapowiadałam, ale tak zbieram, nawlekam na nitkę te koraliki właśnie czym ta dobra rozmowa jest w warunkach szkolnych i może nie tylko, od czego zależy. Więc tutaj kwestia relacji i powiedziałabym chyba zaufania, bo powiedziałaś o tym, że umawiacie się ze sobą na to, że te rzeczy, o których mówicie, nie wyjdą poza salę, że więc ufają tobie te osoby, że jesteś teraz w roli właśnie tej partnerki do rozmowy, nie nauczycielki, która będzie ich oceniać. Tak. Więc to jest chyba duży czynnik tutaj, odgrywa to dużą rolę. Tak, jak najbardziej. No, odgrywa to dużą rolę i no, dla mnie przede wszystkim ważne są właśnie te relacje. Zostało? O, wspaniale. Tak, słychać się, Dorota. Słychać się, Dorota. Ja mam wrażenie, że burza jest po prostu w sieci obecnie, się dzieje jakaś wielka. Tak. Dorota, to powiedz od siebie, jak ty pracujesz z ciekawością i zadawaniem i zachęcaniem uczniów i uczennic do zadawania pytań? Tu coś wkurzyło, no nie wytnę sobie tej emocji, nie zrobię sobie wiwisekcji na sobie samej, a tym bardziej młodzież, tak? Oczywiście człowiek dorosły z biegiem lat uczy się takiej kontroli, spycha gdzieś te emocje, gdzieś tam uczucia, gdzieś w jakąś tam głębię swoją. I te rozmowy na te trudne tematy, przede wszystkim to zapewne, to co tu już zostało wypowiedziane, to jest bardzo ważne stworzenie takiej atmosfery, że ja się nie obawiam powiedzieć, że mnie coś złości, że ja się nie obawiam użyć nawet mocniejszego określenia, a czasem naprawdę to idzie wulgaryzm, ale w takiej jakby tutaj na mojej nauczycielskiej głowie absolutnie nie jest to żaden problem, dlatego że być może jest to taka potrzeba wyrażenia emocji. Oczywiście jest jeden warunek. Muszę uważać, jak mówię o swoich emocjach, żeby nie skrzywdzić innych, tak? Czyli to nie jest mówienie o kimś, tylko wyrażanie mojego stanu, a ten stan na przykład, bo coś mnie złości, bo coś mnie frustruje. I myślę, że jak z dziećmi, z młodzieżą, zwłaszcza się tę sprawę się wyjaśni, że mają prawo emocji i że każdy z nas ma prawo do przeróżnych, kwestia potem co dalej, czyli co ja dalej z tym swoim uczuciem robię. Czyli jak jestem frustrowana, to pójdę i wybiję sąsiadowi szyby, czy może nie, jakiś w inny sposób może postaram się zastanowić, jaka jest przyczyna w tej frustracji we mnie. I tutaj tą fajną metodą jest ta metoda porozumienia bez przemocy, bo ona uczy też takiego pracowania na swoich emocjach, też troszeczkę jakby wejścia w rolę drugiej osoby. Mhm. I to jest proces. To nie jest tak, że po jednym takim spotkaniu jesteśmy w stanie rzeczywiście też w pewien sposób taki otwarty rozmawiać, bo mi się wydaje, że to się ściąga tak jak takie warstwy cebulki. Jest trudny temat, zadaję, ostatnio z młodzieżą rozmawiałam na temat tego, co się dzieje w Stanach, tak? Bardzo gorąca sprawa, sprawa tego Afroamerykanina, który zginął. I rozmawialiśmy online, tak, na Teamsach. I to jest takie zbieranie tej cebulki, bo najpierw jest takie
jakby wylanie tych swoich uczuć przeróżnych, a potem zaczynamy dociekać, a czym jest to spowodowane, co się za tym kryje, jaki tego może być, co jakby spowodowało, co takiego jest we mnie, że mnie to aż tak mocno poruszyło. Może mam jakieś inne doświadczenia, więc żeby nie wchodzić oczywiście w jakąś taką psychologię i nie wiem, chyba jestem słyszalna, mam nadzieję. Okej, tu słyszę potwierdzenia. Dobrze, że troszkę się słyszymy. Agato, czy mnie słyszysz? Ja cię słyszę, ja tak. Cię słyszę, tak. Ja cię słyszę. Dobrze, mnie też chyba już jesteś, dobrze. Dobra, Dorota, jesteś. Powoli wracamy. Mamy dzisiaj bieg przez płotki, naprawdę. Tak, ale widzę też, że nasi uczestnicy i uczestniczki też powoli wracają, więc jestem w dobrej myśli. Może uda nam się kontynuować rozmowę i skończyć ją z jakimś sukcesem. Dobra, dziewczyny, jesteśmy we cztery, więc to dobry moment na wrócenie do naszego tematu. Tak, jak najbardziej. Doroto, mówiłaś o procesie, mówiłaś o uczeniu się wyrażania trudnych emocji i tym, że nie jest to łatwo młodym osobom, czy w ogóle chyba ludziom tak naprawdę, bo to nie jest kwestia młodych osób, które mają problem z wyrażaniem własnych emocji i raczej nas tak patrząc na siebie, na swoje życie oraz też na grupy, z którymi pracuję i to widzę, że to jest generalnie duże zagadnienie. I że jednym z takim razie z rzeczy, które można by dopisać do takich naszych tych paciorków dobrej rozmowy, no to jest właśnie to, żeby nie bać się mówić o emocjach i też z nimi mierzyć, swoimi własnymi i mówić o nich i czego one dotyczą. Także można by to jak cebulę je rozpakowywać, głębsze tematy i jak w cebuli dojść do sedna sprawy. O co właściwie nam chodzi, kiedy nas to wkurza? Znaczy, co to jest? Dokładnie. I dobra rozmowa to też takie skojarzenie dobra, to nie taka, że się tam komplementujemy i mówimy, że dzisiaj tak fajnie wyglądamy i w ogóle jesteśmy tacy mądrzy i fajni. Pewnie to też nie zaszkodzi, ale dobra rozmowa chodzi o takie poczucie, że ja po prostu zostałam wysłuchana. No a jeśli ja mam to, co we mnie buzuje, czyli te moje uczucia gdzieś tam galopujące, jeżeli ja je mogę wypowiedzieć, bo na pewne sprawy reaguję emocjonalnie, tak? Reaguję intelektem, reaguję swoją wolą, gdzieś tam podejmuję jakąś decyzję i reaguję właśnie emocjami, jak to tam jeszcze starożytni bawiali. W związku z powyższym, no człowiek jest jakąś częścią integralną, więc nie da się tego wykroić, więc ta dobra rozmowa, czy te zasady takie spisane, one mają jakby stworzyć tak ad hoc, taką atmosferę bezpieczeństwa, ale potem jakby sami uczestnicy tej rozmowy, uczestniczki, czy my jako właśnie też i to, co fajnie Benia powiedziała, jako partnerzy do rozmowy, partnerki, a nie ktoś, kto stoi wyżej, bo to w ogóle nie na tym to polega, to wtedy powoduje, że mamy taką możliwość wymiany myśli bezpiecznych warunkach i na różnych jakby, dotykają one różnych treści. Bo jeszcze jest coś takiego, że możemy się wstydzić o pewnych rzeczach mówić. Więc to też jest, też tutaj podbijam to, co właśnie Beniu, ty mówiłaś, że to jest ważne, że to jest takie poczucie, że to nie wyjdzie poza tę salę, czy miejsce, gdzie się spotykamy. Naturalnie nie pełnimy żadnej roli spowiedników, ani to nie jest konfesjonał, ale to taką rolę takiego, no, że ja mogę tu bezpiecznie gdzieś tam z siebie ten
te informacje zrzucić. Pamiętam, jak prowadziłam zajęcia o uchodźcach, no to posypały się takie określenia, to były moje pierwsze zajęcia, więc co ja zaczęłam robić? Zaczęłam gasić ogień, ależ mnie nie wolno tak myśleć, jak wy możecie, tak nie można. I to spowodowało, że mi się grupa zamknęła, tak? Bo no jak nie można myśleć, pani tak mówi, no to dlaczego mają tak myśleć? No to nie będą myśleć, to się nie będą odzywać. I dlatego przedtem przestrzegam, tak? To właśnie mają tak prawo myśleć, bo myślą tak, jak myślą, mają takie doświadczenie, spotkali się z takimi faktami, z takimi sytuacjami, więc pierwsze co po prostu, że nie umoralniać, tak? Bo to od razu tak gdzieś tam, ja mam taką tendencję umoralniania, jakiegoś takiej hierarchii wartości, w ogóle ważności. Nie, po prostu niech to wybrzmi. No i potem oczywiście nauczona takim niechlubnym przykładem. Słychać mnie? Tak, tak, słuchaj, chciałam dopytać o jedną rzecz. Proszę, przepraszam. No nie, no super się, super się słucha. Chciałam dopytać o też emocje, o wasze emocje, bo jasne, jesteście partnerkami do rozmowy, w rozmowie. Wyobrażam sobie, bo ja też często, kiedy jestem w sytuacji prowadzenia grupy i rozmowy o trudnym temacie, no to te rzeczy, które, o których jest mowa, też na mnie wpływają. Ja czuję w sobie czasem, że nie wiem, czasem się zastanawiam, czy ja jestem w stanie dalej być taką osobą, która może, wacie, słuchać wszystkiego, mówić tak, masz prawo myśleć to, co i masz prawo mówić to, co mówisz, to jest, bo tak myślisz. Jak sobie radzicie z tym, czy się wam to zdarza przede wszystkim? I jeśli tak, to co z tym robicie? Pania, masz takie doświadczenie? Jeszcze tak nawiążę do tego, co mówiła Dorota. Mhm. Ja często właśnie, bo to też jest związane z tymi moimi emocjami, ja parafrazuję. Jeżeli ktoś, nie wiem, użyje niestosownego słowa, wulgaryzmu, no to ja się pytam, co miałaś na myśli, używając tego słowa, tak? I dzieci małe na przykład, no to one są w ogóle zdziwione. No jak to, nauczyciel w ogóle zacytował mnie. No a ja chcę dociec i to dziecko zaczyna inaczej mówić, tak? Zaczyna szukać słów innych na nazwanie swojej emocji. Mhm. I w takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, pali się grunt pod nogami na lekcji, kiedy te emocje są złe, ja zachowuję stoicki spokój. Jakoś nie mam z tym trudności, bo tą parafrazą, daniem przestrzeni na to ujście tych emocji, tak? Da się nad tym zapanować. Natomiast jeżeli oni już przejdą proces, nagle się okazuje, że mają to, że oczy im się otwierają, że wczuwają się w sytuację uchodźców, czytają pracę w pierwszej osobie na temat tego, co czują, no to zdarza mi się, że ja pękam w tym momencie tak pozytywnie, tak? Bo no to są, to znaczy to jest jakiś tam proces, ja też się w niego angażuję. Ja nie jestem taką osobą typu poker face, u mnie wszystko widać na twarzy też i no, ja się cieszę też razem z nimi, że oni gdzieś tam są w tym punkcie. No i zdarzyło mi się tak wiele razy, że naprawdę nie miałam głosu, nie mogłam zabrać głosu na lekcji ze wzruszenia po prostu, ale oni też, ponieważ to już no, mamy jakąś tam więź, to oni przechwytują pałeczkę. Są takie momenty, że wtedy to też nie odbierają jako moją porażkę, tylko że jesteśmy razem w tym procesie, że razem przeżywamy, że oni mają prawo do swoich emocji, a do swoich. Mhm. I że to nie jest nic złego. Także no, to takie są moje wnioski. Rzeczywiście to jest tak, trochę to partnerstwo, o którym mówiłaś. Tak, to nie jest, jest. Słowo, że jesteś partnerką w rozmowie, no bo jeśli rzeczywiście jest tak, że ty możesz przyznać, czy pokazać słabość, taką w sensie, że nie to, że... No tak, no. Bo to jest trochę, to jest takie w naszej kulturze utożsamiane, tak, że jeżeli, nie wiem, brak ci słów, okazujesz wzruszenie, no to pokazujesz swoją słabość, a podczas gdy, no ja mam taką przeciwną trochę teorię, że to moim zdaniem jest oznaka dużej siły, kiedy stać się na to, żeby właśnie stanąć w całej takiej spójności przed osobami, z którymi pracujesz, na którymi ci zależy. No i właśnie, pokazaj, że to cię dotyka, że to cię rusza mocno. Dorota, widzę, że kiwasz głową. Powiedz coś, jak to u ciebie wygląda z radzeniem sobie twoimi emocjami, czy to wzruszeniem, czy może właśnie innymi, jeżeli masz ten wachlarz tutaj bogatszy jeszcze. No przede wszystkim to się zmieniło i jakby zmieniło się od momentu, kiedy sobie pewną rzecz uświadomiłam. Znaczy uświadomiłam sobie, że ja nie muszę młodzieży nawracać na jedyny, na taki to myślenia, na który ja bym chciała, żeby oni myśleli. Ja po prostu muszę zrezygnować z takiego nawracania, z jakiegoś profetyzmu, nie wiem jak to nazwać, bo chodzi o to, że nawet jak ja tego nie
czynię tak celowo, to gdzieś podświadomie, tak zdawałam pytania, tak konstruowałam, czy jakieś tezy stawiałam, że w pewnym momencie jakby przyjmowali to, co ja bym chciała, żeby przyjęli. Potem zaczęłam się zastanawiać, nie, to musi być ich indywidualna droga do tego, żeby do tego doszli. Ja oczywiście mogę gdzieś tam wspomóc, coś pokazać, ale nie wpływać aż tak mocno na ten sposób myślenia, bo ja mogę pomóc coś uświadomić, tak, odkryć jakąś tam tą warstwę tej cebuli, ale im dziecko starsze, tym ono jest bardziej wyczulone, takie jest moje zdanie, im starsze i młodzież, to ona jest jakby bardziej, ona też ma swoje przemyślenia, jest bardziej wyczulona na to, co ja mówię jako osoba dorosła i nie bardzo, czasem też jest taka przekora, która się rodzi, różne, to zależy od osoby. W związku z tym jakby też zrezygnowałam z takiego profetyzmu, po prostu okej, ja ciebie słucham, w związku z tym to są twoje emocje, a nie moje, więc ja jakby one mnie nie dotykają. I to spowodowało taki skutek, jaki bym chciała, tak? Czyli ta osoba się gdzieś tam wyemocjonuje, a potem przechodzimy już do konkretów i to jest moją rolą jako nauczycielki, dostarczenie czy pokazanie pewnych faktów, pewnych sytuacji, tak żeby to przewartościowanie nastąpiło, czyli taki troszeczkę, nie wiem, chirurgiczne działanie, nie na takiej zasadzie, że ja was teraz przekonam, że po prostu to, co ja sobie myślę, to jest takie, jakie powinno być, bo jest jedyne i słuszne. No nie, bo zdarzają się też takie sytuacje, że mnie młodzież przekonuje. I jakby, bo oni z kolei dostarczają takie fakty, które ja robię, tak? Gdzie to jest? Więc to też pokazuje i to też jest fajne właśnie w tych dobrych rozmowach na te trudne tematy, że możemy jeden od drugiego czegoś się nauczyć. To, że oni są młodsi, to nie znaczy, że na przykład nie są gdzieś w jakiejś dziedzinie mega zorientowani, gdzie mi na przykład pewnej wiedzy brakuje, no bo nie wiem, tak? I to powoduje, że ja też się gdzieś tam otwieram i gdzieś zmieniam. O. Powiedziałaś coś takiego, co mi też teraz zadzwoniło, że nie pamiętam już teraz konkretnej frazy, jaką użyłaś, ale skojarzyło mi się to ze spulchnianiem gleby, bo potem powiedziałaś, że możesz im podsypać faktów i jakichś informacji i wnieść ten temat nowy, więc od razu zaczęłam myśleć o tym, że to jest takie trochę przygotowywanie gruntu pod coś, jakąś dalszą pracę, nie wiem, naukę, być może właśnie to poszerzenie horyzontów. Jaką rolę u was w waszej pracy z uczniami, uczennicami pełni dobra rozmowa? Znaczy, gdzie ją widzicie w swojej takiej nauczycielskim przyborniku? Jako element zajęć, czy poza zajęciach? Trzymacie ją, nie wiem, w jakieś projekty pozalekcyjne, czy to są lekcje po prostu, które prowadzicie z wykorzystaniem rozmowy? W tej chwili jest to element każdych zajęć niemalże. Na początku wprowadzałam osobne projekty, jak Klub Dobrej Rozmowy, ale zauważyłam, że nie każda klasa wtedy zyskuje na tym. Znaczy cenne jest w tych spotkaniach z różnych klas to, że to jest różna młodzież i dzieci, młodzież się poznają tutaj w innym zespole niż zespół klasowy, więc ja cały czas takie zajęcia prowadzę zawsze, projektowe i tutaj w takiej mniejszej grupie. Natomiast pilnuję tych zasad dobrej rozmowy na każdych zajęciach i jest to właściwie, ja już na to uważam, jest to jakby takie, nawet nie tyle muszę uważać, co po prostu jest to wpisane w te zajęcia i jest to element, jeden z elementów każdej lekcji, czy języka polskiego, czy WOS-u, czy godziny wychowawczej, czy właśnie zajęć projektowych, więc jest to taka dobra praktyka, którą staram się kontynuować. Jak to jeszcze chciałam, zanim przejdziemy dalej, bo chciałam was zapytać jeszcze za chwilę o to taki trochę poradnik, co zrobić, żeby zacząć te rozmowy w szkole, z klasą czy z jakąś grupą międzyklasową. Ale jeszcze chciałam się na chwilę zatrzymać przy tych przykładach trudnych sytuacji, które mogą być dla osób, które zaczynają zwłaszcza rozmowy z uczniami i uczennicami, takie blokujące. Tak podsumowując trochę, jakbyście miały też tutaj trochę dobrymi radami od siebie poratować.
co zrobić, kiedy właśnie ktoś czuje, że właśnie emocje sięgają zenitu w klasie, padają nieprzystojne wyrazy. Jak sobie poradzić? Na pewno stopniowo zaznajamiać uczniów, uczennice z tą tematyką. Czyli nie zaczynać od jakichś rzeczy dużych, które mogą wzbudzać kontrowersje, tylko małymi krokami, żebyśmy my sami nie czuli się zrażeni. Takie mam wrażenie. No ja na przykład zaczęłam w pierwszej klasie, jak miałam przypadkowo zajęcia świetlicowe, od czytania Chłopca z Lampeduzy. I no to był bardzo dobry pomysł, uważam, bo dzieci zaznajamiały się co tydzień o tej samej porze z kolejnym opowiadaniem. Rysowały do tego rysunki, więc myślę, że to jest jeden ze sposobów. Jeżeli mamy młodzież, no to możemy oczywiście wyjść od burzy mózgów. Ja tak robiłam w gimnazjum czy w czwartej klasie, no i wtedy zauważamy z jaką grupą mamy do czynienia, ale nawet jak coś nas zaskoczy, negatywne opinie na temat uchodźców, to szukamy tego, co jest pozytywne jednak na przykład w takiej wypowiedzi i to czynimy punktem wyjścia, nie tych dziewięć na przykład negatywnych odpowiedzi, tylko ten promyk jakiś, który się pojawił jeden. Także szukam mocnych stron w każdej praktyce, nawet jakby się okazało, że te zajęcia nie są tak, jakbym sobie wymarzyła. Na pewno nie projektuję też, tylko no tak intuicyjnie staram się dobrze poprowadzić zajęcia, nawet jak one nie są po mojej myśli. Okay. Czyli to jest trochę praktyka, a żeby się wzmocnić w praktyce, trzeba też sobie odpowiednio wysoko poprzeczkę stawiać, żeby nie przedobrzyć na wstępie. Tak, stopniować po prostu i cały czas jednak no, zgłębiać, czytać, szukać materiałów. Ja cały czas się uczę, także to nie poprzestaję na tym, co jest, tylko szukam doskonale. Także. A Dorota, jak u Ciebie? Więc robię tak, że na przykład dostaję klasę WOS-u, ósmą i od razu we wrześniu pierwsza, druga lekcja zostają sformułowane zasady dobrej rozmowy. Ja mniej więcej wyjaśniam, na czym te zasady miałyby polegać, jak je odbieram. Oni wyjaśniają sobie, czym ta dobra rozmowa jest. I bardzo często wtedy wrzucam klocki Lego. Czyli w parach dzieciaki korzystając z klocków Lego mają zbudować, czym dla nich jest dobra rozmowa. To mogą pary, to mogą być grupy. Klocki Lego są fajne, bo każdemu w dzieciństwie dobrze się kojarzą, chyba że ktoś połknął albo do nosa pchnął, więc ma ewentualnie niedobre skojarzenia, ale generalnie mamy dobre skojarzenia. To jest tak przyjazna forma. I budując sobie z tych klocków Lego, mają zbudować, czym jest dla nich dobra rozmowa. Podczas tej budowy nie oceniam, jakby nie porównujemy tego, co poszczególne grupy zbudowały. Dlaczego to jest ważne i dlaczego o tym mówię? Ponieważ podczas tego budowania już rozpoczyna się proces takiej autorefleksji, takiego podejścia. Ja bym powiedziała, dobra rozmowa, wypiszcie, no bo to wówczas coś by się tam pojawiło. W tym momencie pojawia się taka potrzeba, żeby gdzieś to wypowiedzieć. I to jest taka pierwsza lekcja, już zbudujemy te zasady dobrej rozmowy. Jak one zostaną zbudowane, to potem je sobie spisujemy i gdzieś w klasie na ścianie wiszą, ponieważ zawsze przychodzą do mojej sali na zajęcia. I potem, kiedy gdzieś jakieś emocje sięgają zenitu takiego już trudnego, bym powiedziała, no to wtedy co robimy? No to wtedy odwołuję się do tych właśnie zasad. Ich też nie może być 20 albo 30. Ja sobie tak zastrzegam minimum do 7, 10 to jest maks. Dlatego, że jest to wtedy łatwiejsze do takiego od razu zdiagnozowania. I to jest taka pierwsza rzecz. Jeśli to już się zadzieje, to potem jest taka łatwość, ponieważ ja się na coś powołuję, na co sobie ta klasa wypracowała. Z każdą klasą wypracowuję inne. To nie ma tak, że obligatoryjnie są wszystkie dla wszystkich uczniów, których uczę. Tak samo robię w klasie wychowawczej. Nie robię tak na historii. Chciałam dokładnie podpytać dokładnie o to, bo mówisz, że różne zasady i ciekawa jestem też, czy też pani dostosujesz te zasady dobrej rozmowy na początku. Jakie przykładowo, rozumiem, że one nie są patentem na wszystko, nie są złote, ale tak, żebyśmy mieli wyobrażenie, co to jest przykładowa dobra zasada? Na przykład wielokrotnie się pojawiło takie sformułowanie, że jak ja mówię, to żeby ktoś tego nie komentował. Żeby od razu tego nie opiniował. I to im starsze dzieci, tym bardziej są na to wyczulone, a młodsze, to kiedy mówię, to żebyś mnie nie przerywał.
i bo to mi tam przeszkadza, więc wysłuchujemy do końca, tak? Albo pozwalamy się każdemu wypowiedzieć. Staramy się też to budować w takiej formie twierdzącej, żeby tego nie było. Więc to dlatego tu jest ta specyfika. Ja jestem wychowawczynią klasy piątej, wcześniej w gimnazjum to też inaczej wyglądało, więc to też one, jakby te zasady są dopasowane troszkę do wieku, tak, która dana grupa sobie formułuje. Jeśli zasady są sformułowane, to potem możemy iść do przodu. Mhm. Albo stać w miejscu, w zależności. Od potrzeby. Benia, a jak jest z dobrymi zasadami, z zasadami dobrej rozmowy u ciebie? Też stosujesz takie rozwiązanie? Tak, u mnie dzieci, młodzież ustalają te zasady na pierwszym spotkaniu. Są one uwidocznione, zawieszone w widocznym miejscu w klasie, do nich się odwołują, także podobnie jak Dorota. Jeszcze też, żeby na przykład ostudzić emocje, jeżeli wiem, że będzie jakiś taki trudny temat, czy jak poznaję grupę, to korzystam z takich kart, sama je można zakupić, ale też sama zrobiłam, to są akurat wycięte z gazety różne, albo widoczne, różne po prostu ilustracje, które zalaminowałam. I ja je daję na środek klasy, dzieci siadają w kręgu i wybierają sobie ilustracje, które są bliskie im emocjom, tak? Mhm. Więc często siadamy właśnie w kręgu, jeżeli to były małoliczne klasy, to było łatwiejsze. I dzieci wtedy mówią o swoich emocjach, więc w tym momencie my już też jako nauczyciele wiemy, z jaką grupą mamy do czynienia, w jakim oni są też stanie na dzień dzisiejszy. I jak się wypowiedzą o tych emocjach, to potem jest łatwiej. Ja powiem taką ciekawostkę, jak moje gimnazjalistki kończyły gimnazjum, to powiedziały, ponieważ ja tą lekcję często robiłam na zajęciach pokazowych, jak zachęcaliśmy szóstoklasistów, aby przyszli do gimnazjum. I potem też na pierwszej godzinie wychowawczej w gimnazjum, to one powiedziały, że to była najtrudniejsza lekcja w ogóle. Proszę pani, te skojarzenia, jak mieliśmy podać, ja sobie z tego na przykład nie zdawałam sprawy, czyli oni mieli problem w ogóle z nazywaniem emocji, ze wskazaniem, co może to dla nich, a może to, tak? Co może znaczyć i żeby wybrać w ogóle. Ja pokażę, tutaj są jeszcze, tak przygotowałam, właśnie to jest taka kartka jeszcze nie pocięta, tak? Naprawdę można małym kosztem, nie kupując gotowych, samemu zrobić. To z jednej gazety dzisiaj właśnie wycięłam, bo resztę materiału mam w szkole. Karty zestawy i Dixit, niektórzy korzystają z kart Dixit, ale tak. Dixit jest super też, wyobrażam sobie pretekst, żeby też razem poprosić, żeby wspólnie zrobić. Też można, jak najbardziej. W klasie czy po lekcjach taki zestaw kart, który potem pomoże wspólnie nauczymy się wspólnie rozpakowywać emocje, mówić o nich i je tak chwytać. Jeszcze jeśli mogę dopowiedzieć, to często dzieci nie potrafią nazwać emocji, ponieważ ich nie znają, tak? Znają te takie główne, więc jeszcze ja na przykład robię tak, że jeszcze jest lista emocji. Gdzieś ona też, gdzieś uczuć, tak żeby potem też wiedziały, że złość to może niekoniecznie była złość, tylko była irytacja, a więc takie jeszcze też jest ważne, bo to żeby w momencie, kiedy już zaczną pracować, jakby uświadamiać sobie te emocje, to rzeczywiście te rozmowy będą wyglądały inaczej. Czy to jest trochę tak, że nadal ta metafora siania, albo siania i budowy właściwie tutaj mi dźwięczy, że bardzo istotne jest, jak się zaczyna rozmawiać, żeby sobie zbudować, przygotować dobrze to pole albo to rusztowanie. I to rusztowanie to z jednej strony właśnie są te zasady, o których mówicie i to, żeby mieć trochę na co się powołać, kiedy i też tak trochę ćwiczenie. To jest też wydobywające takie dobre ćwiczenie z zdania sobie sprawy, co mi jest potrzebne, żebym się dobrze czuła i mogła się otworzyć, bo to też muszę wejrzeć w głąb siebie. A z drugiej strony potrzebna jest też druga część tego rusztowania, czy alfabetu, właśnie emocji. Bo skoro one mają stanowić taki podstawowy materiał do tego, żeby właśnie rozpakowywać większe pojęcia, docierać do sedna tych złożonych spraw, które dzieją się na świecie, czy to związanych z migracjami, czy bieżącymi wydarzeniami, jak po zabójstwie George'a Floyda, to no właśnie, to jest kluczowe, żebyśmy też odpowiednio dali rzeczy słowo i swoich emocjom słowo. Więc dużo jest o takim przygotowaniu i uczeniu się, o procesie, który potem, jak sądzę i zgaduję, na was trochę patrzę, że
Jaka była najdłuższa droga, którą przeszłyście z klasą czy z grupą osób, odkąd zaczęłyście z nimi rozmawiać i jakby one skończyły swoją edukację? Jak mogłyście patrzeć, jak się zmieniają? Bo jestem ciekawa, czy wiecie, jak zaczniecie ten grunt sobie przygotowywać przez jakiś tam czas, to potem kolejne lata już wyglądają inaczej? Jak to jest? Ja mam taką refleksję, no u mnie taka najdłuższy okres to było 3 lata w gimnazjum, tak? Kiedy dzieci przychodziły w pierwszej klasie, no i dzieci, jeszcze potem młodzież, kończyła w 3 klasie gimnazjum i to był ogromny progres, ponieważ dzięki dobrej rozmowie, dzięki działaniom projektowym one zaczęły działać, konstruktywnie współpracować w grupie, być takimi osobami przedsiębiorczymi. Od dobrej rozmowy przeszliśmy do zbiórki rzeczowej na rzecz czeczeńskich dzieci we współpracy z Mariną Hulią i to była taka ich wewnętrzna potrzeba, że skoro my rozmawiamy o tych uchodźcach, no to poznajmy kogoś, pojedźmy, tak, że organizować tą zbiórkę to mądrze, więc to była zdiagnozowana według potrzeb zbiórka rzeczowa, pojechaliśmy do Warszawy, więc no ja tutaj widzę ten progres jeszcze w ten sposób, że dziewczęta wyszły ze szkoły i w kolejnym roku do mnie wróciły, już będąc w pierwszej klasie, że jeszcze rozpropagowały akcje u siebie w liceum, więc no to jest dla mnie niebywałe i chcą działać dalej właśnie jako takie społeczniczki, więc no to trwa nadal, tak? Ja widziałam te 3 lata, a to trwa. Czyli to nawet nie chodzi o takie, czy nie tylko jest to kwestia takiego samorozwoju w tym, że ja nazywam emocje, ale wręcz ta dobra rozmowa potem daje mi napęd do tego, żeby coś zmieniać w świecie. Tak. To jest dość niebywałe. Będąc w takiej dobrej rozmowie, tak, ja po prostu zaczynam tworzyć więzi, ja zaczynam tworzyć relacje, no bo zostałam wysłuchana. Ja też czuję się wtedy bardziej związana z tą grupą, którą pracuję. To jest taki naturalny proces. Ja się odwołam do takiego niefortunnego przykładu, ale tego porównania, ale tak samo dotyczy to naszych rodzin. Jeżeli mamy możliwość tych dobrych rozmów między sobą, te relacje zupełnie inaczej wyglądają między członkami rodziny. Więc tak samo, bo często żyjemy obok siebie, tak? Tak samo jest właśnie i w szkole. Ja mam takie poczucie, że potem w momencie, ja najdłuższej to miałam, najdłuższy taki okres to miałam tylko roczny, tak, nie miałam dłuższego. Więc jeżeli zaczynam na początku z uczniami i potem się przez kolejne rzeczy szło, przez różne jakieś przez akcje, które się organizowało, ale na terenie szkoły, takie bardziej uświadamiające inne, w nich zostało poczucie odpowiedzialności, bo pracowaliśmy na celach zrównoważonego rozwoju, w nich wzrastało takie poczucie odpowiedzialności, że co trzeba z tym zrobić, że tak być nie może, ale to nie tylko chodzi o to, że będziemy likwidować cały plastik, tylko pójdźmy gdzieś dalej. I to, czyli poczuli się bezpiecznie, poczuli się w grupie rówieśniczej, co jest ważne dla nich i poczuli się, że razem mogą zrobić więcej niż pojedynczo. I to jest takie paliwo napędowe. Ja tak to odbierałam, a jednocześnie mnie jako nauczycielkę uskrzydlało to, bo mi dawało też takiego kopa motywacyjnego. No nie oszukujmy się, nieraz ileś rzeczy się robi i po prostu ręce opadają, wzdłuż ciała wiszą, a tutaj jest taki kop motywacyjny w takim sensie, że nie to, że ja ich do czegoś pchnęłam, tylko że razem, znów razem, tak? Nie jakoś ja z boku, z tyłu i tak dalej, tylko razem do czegoś doszliśmy, jest jakiś finał, coś się zmieniło. I to jest też dość niezwykłe, jak myślimy, że wyobrażam sobie, że te sytuacje dziejące się na świecie, nie wiem, zmiana klimatu, niech będzie właśnie ta niesprawiedliwość, jakaś niezgoda na to. Tutaj Alina napisała o tym, że maraton pisania listów też jest dobrym momentem na rozpoczęcie rozmowy. I te historie, które towarzyszą, które poznajemy pisząc listy, są wstrząsające niejednokrotnie i budzą, z jednej strony mogą budzić frustrację, złość, irytacje, te wszystkie palety smutek, ta cała paleta emocji, które wcale nie są potocznie postrzegane jako te dobre, tak? A tu się okazuje, że z nich może wyjść wspaniałe działanie i bardzo konstruktywna rzecz na koniec. I też poczucie sprawczości, koniec końców, o którym mówisz. Jedną rzecz zwrócę jeszcze uwagę na czacie, która padła, że Marzena pisze, że dzieci mają często wypracowane zasady rozmowy na innych zajęciach. Więc oczywiście tutaj warto jest sprawdzać i mieć radar na to, co robią inne osoby w szkole.
i też sprawdzać i rozmawiać o tym, że są różne zasady, że może być, Dorota? Bo ja sobie myślę, że mają zasady, tylko tak jak patrzę na swoją szkołę, to mają kontrakt napisany, czyli wychowawca z klasą, na przykład po zajęciach integracyjnych ustanawiony jest kontrakt i ten kontrakt mówi o takim całym spektrum zachowań dziecięcych. One właśnie też dotyczą sposobów porozumiewania się dzieci pomiędzy sobą, ale to jest kontrakt i ja powiem szczerze, też takie kontrakty formułowałam, ale jakoś bliżej mi jest do tej dobrej rozmowy, jeśli my to poprzedzimy takim obgadaniem, mówiąc kolokwialnie, zastanowieniem się, na czym ona polega, troszkę taką refleksją, autorefleksją, to wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, przynosi mi to więcej korzyści, mi jako nauczycielce wychowawczyni, niż sam suchy kontrakt, który gdzieś tam jest przywieszony na ścianie, na zasadzie pomagamy sobie nawzajem. Efekt jest taki, że dzieci na przykład i tak nie pomagają nawzajem, albo pomagają sobie w określonych grupach takich, wiecie, mniejszych w obrębie klasy. A w momencie, kiedy mam te zasady dobrej właśnie te rozmowy i prowadzę te zajęcia, to jest ściśle tylko określone i dotyczy rozmów, które potem się będą przekładać na relacje, bo jak oni się między sobą dogadają, to jestem przekonana, że sobie będą pomagać po prostu. To wynika. Bernadeta, chciałaś coś zwrócić? Tak, tylko dodam właśnie, że to jest, bo podzielam tutaj to, co Dorota mówi i ważne jest to, żeby dzieci miały świadomość, młodzież, że to od nich te zasady wychodzą i wtedy są po prostu przez nich lepiej egzekwowane. A jeżeli mają to narzucone przez nauczyciela, no to... To już nie jest dobra praktyka, więc warto, żeby po prostu w gronie się porozumieć, żeby te dobre rozmowy po prostu wyszły od dzieci we współpracy z każdym nauczycielem, tak? I to wtedy jest uspólnione, także tutaj taka dygresja moja. Nie, to buduje bardzo świetny obraz, bo wtedy rzeczywiście, jak mówicie, one mogą być przegadane gruntownie, wynikać z potrzeb. Rozumiem, że nauczyciel czy nauczycielka też mogą od siebie powiedzieć, co im było potrzebne w pracy czy w rozmowie z grupą. Tak, w sensie, jeżeli mówić o partnerstwie, wcześniej mówiłyście, że to jest jakiś rodzaj równoważnej pozycji w tym momencie. I że jeżeli Dorota dobrze rozumiem, że dla ciebie ta zasada dobrej rozmowy w sumie zastępują trochę kontrakt klasowy. Niejako. Tak, dlatego że one są dla mnie tak bardziej dookreślają te relacje między dziećmi, czyli bardziej mówią o tym, jacy mamy być względem siebie, czyli nie wiem, wysłucham, dam się wypowiedzieć, pozwolę, tak, nie będzie tego przerywania, to o czym rozmawiamy pozostaje między nami. I to, co Benia też wcześniej mówiła o tym siadaniu w kole, to jest fajnie, żeby też troszkę odformalizować ten sposób siedzenia w ławkach. To niby nic jest, ale naprawdę to jest ważne, bo to jednak usztywnia. No, widzą swoje plecy, widzą mnie i właściwie to tak. A to jest też fajnie, jak oni siebie widzą, bo też różnie reagują, ktoś tam się wstydzi, do młodszych mówię, ktoś taki jest w jakiejś niekomfortowej sytuacji. I potem jak te rozmowy trwają, na wychowawczej też mam taki, staram się, żeby to było gdzieś w jakimś takim kręgu mniej lub bardziej regularnym i wtedy rzeczywiście to jest co innego powiedzenie komuś na przykład tak prosto patrząc w oczy na jego mimikę niż mówienie do jego pleców, tak? I wydaje mi się, a ten kontrakt tak tworzony, tak jak u nas jest, po zajęciach integracyjnych gdzieś tam ten przytwierdzony do ściany, ja miałam takie poczucie, że on po prostu wisi, żeby sobie wisiał, tak? Tak to odniosłam, takie miałam wrażenie. Dzięki wielkie. To jest świetnie, że na to zwróciłaś uwagę, no też na takie fizyczne ustawienie sali, że to naprawdę zmienia bardzo, bardzo dużo. Czasem trudno jest odejść od... Widzę Cię, Benia, zaraz ci dam głos. Jedno tylko zauważę tak z takiej technicznej strony. Jest 12 po 5. Jeśli dacie radę jeszcze, nie wiem, z 10 minut w związku z tymi burzowymi przerywnikami, dacie radę jeszcze, będzie z Dorotą chwilę z nami zostać? Tak, dobra, to jeszcze chwilę pogadajmy, bo i z dwa tematy jeszcze poruszymy i będziemy powoli, tak czy inaczej, zmierzać do brzegu. Beniu, chciałaś coś powiedzieć? Tak, ja chciałam prosić o ten slajd, bo nie wiem, jak przełączyć ten po Dorotce, one były. Dzieci tam właśnie w kręgu siedzą, także ilustracja do tego, co mówiłyśmy. I tam właśnie na pierwszym zdjęciu. Zaraz. Już.
Tak, to dobrze. To na pierwszym zdjęciu tutaj są gimnazjaliści. To jest moja klasa w pierwszej klasie gimnazjum. I to jest tutaj na przykład, rozmawiałam z nimi po wycieczce w Świętochłowicach, byliśmy w Muzeum Powstań Śląskich i młodzież rozmawiała o swoich emocjach danego dnia, więc ja wykorzystuję każdy moment po prostu na tą dobrą rozmowę. Później na tym drugim zdjęciu widać dzieci w czasie klubu dobrej rozmowy, także to jest grupa mieszana z czwartych klas. A na ostatnim zdjęciu to już była ta akcja pomocy dla rodzin czeczeńskich, także to tak chciałam jako ilustrację właśnie tego ustawienia, tak? Dobrego. Tak, i widzę, że generalnie to jest kwestia nie tylko tego, że jest się w klasie, ale tego, że właśnie siedzicie też na zewnątrz i też tam można. W sensie, że każdy pretek jest dobry, żeby usiąść w kręgu i porozmawiać. Tak. Widzę, że CEO ma jedno pytanie. Co jest w czasie rozmowy, co jeśli w czasie rozmowy dostrzegacie mowę nienawiści, przejawy rasizmu lub islamofobii czy innych uprzedzeń? To jest pytanie od CEO. Dopytuję, dlaczego tak ktoś sądzi, z czego to wynika, czym się kieruje, na podstawie czego opiera swoje wnioski. Dopytuję i później szukamy źródeł, w których jeszcze można na ten temat szukać, żeby było obiektywnie, tak? Jakieś takie, w zależności od kontekstu. Ja mam też tak, że kiedy z grupami pracuję, to czasami też kontrakt pomaga sobie radzić w takich sytuacjach i jest z tym takim rusztowaniem, o którym można się oprzeć, że w takich sytuacjach właśnie bardziej dialogowych, gdzie chodzi o to, żeby zakładam takie dwie zasady. Jedna jest taka, że chodzi nam o relacje, nie racje. Znaczy, że nie chodzi o to, że mamy się tutaj przekonać i ktoś zwycięży na końcu. Chodzi o to, że jesteśmy tutaj w tej sytuacji po to, żeby lepiej się zrozumieć, z czym przychodzimy, co nas rusza, jakie są nasze historie i tyle. I to zauważam, że zdejmuje dużo napięcia. Znaczy, nie jest tak, że ono znika, ale napięcia takiego związanego z takim kurczowym trzymaniem się swojego i obroną tego, bo nie musisz udowadniać, bo nie jest tak, że ktoś wygra na koniec. Więc to jest jedna zasada. No, Julia? A jeszcze tak, to skończę, a to by chciałam jeszcze dopytać Beni. A, dobra, to dokończę drugą i oddaję Beni głos. A druga rzecz to jest, żeby mówić z własnego doświadczenia, w sensie od siebie. To pomaga, znaczy to jest albo nawet jedno to można oczywiście zapisać, to jest trudne dla wielu osób, żeby mówić i zwłaszcza dla młodych osób pewnie, żeby mówić od siebie, ale zawsze kiedy prowadzę grupę, mogę potem dopytać, a jak ty się z tym masz? Co cię z takiego spotkało? Powiedz o tym. I wtedy jest łatwiej zmierzyć się z jakimiś ogólnikami, abstraktami, a często stereotypy właśnie mają to. A jeśli ktoś powie o jakiejś sytuacji własnej, no to już można ją rozpakować jako historię, która budzi emocje, która z czegoś wyniknęła i trochę jak tą cebulę obrać. Julia, chciałaś dopytać. Tak, a propos reagowania na jakieś nienawistne takie komentarze, które zawierają w sobie no takie przekonania rasistowskie, to czy tak by w duchu tej dobrej rozmowy i tego, że jesteśmy, że staramy się jakby tworzyć przestrzeń na te różne głosy, z którymi też nam jako nauczycielkom nie jest po drodze, to czy są jakieś, nie wiem, czy spotkałyście się z takimi jakimiś momentami, czy z sytuacjami waszej karierze nauczycielki, że już powiedziałyście stop, że to jest, wiecie, że wolność słowa kończy się z wolnością drugiej osoby, że to już jest jakby, to już wykracza poza tą koncepcję, wiecie, otwarcia na różne poglądy i na różne punkty widzenia. O jakichś takich już, wiecie, bardziej hardkorowych sytuacjach myślę. Ja się z taką sytuacją, powiem szczerze, nie spotkałam. To znaczy są takie przy pierwszym zetknięciu stereotypowe postrzeganie, tak jak ja wypisałam też na tym slajdzie właśnie, że uchodźca to na przykład złodziej, tak? To ktoś, kto kradnie, kogo się mamy bać. Natomiast no to wynika same, co dzieci stwierdziły, że tak jest to przedstawiane w telewizji. No więc natomiast nie... Jeżeli z dziećmi rozmawiamy, z młodzieżą, to nie ma w nich tej agresji.
Ja się z tym nie spotkałam, żeby to było na takim tle rasistowskim, z takimi mocnymi wyzwiskami. Aż tak nie. A być może, że dlatego, że o tym się po prostu rozmawia, przepracowuje i tego po prostu nie ma, tak? Aż w takim natężeniu. Na pewno stereotypy tak, ale jak tutaj jako punkt wyjścia zawsze się pojawia, ale później już jest czyli ta zmiana. To też jest taka argument za tym, żeby zacząć rozmawiać jak najwcześniej, że im tak wcześniej ta praca jest podjęta, tym większa szansa, że te aż tak silne uprzedzenia, które skutkują, nie wiem, agresją czy takim nie, mową nienawiści, o której była mowa, że to aż tak nie spęcznieje. Marzena pyta o zasady poufności. Starsze dzieciaki zrozumieją o zasady poufności, a co myślicie o małych dzieciach? Na niektórych zajęciach profilaktycznych uczymy, że trzeba być czujnym na dorosłych, którzy zobowiązują dzieci do sekretów. Małe dzieci chętnie opowiadają w domu, co się działo w szkole, co mówiła pani. No jak w tym wszystkim dobrą rozmowę i zasady, które panują w czasie niej pomieścić? Znaczy, jeżeli dzieci mówią o tym, co się dzieje w szkole, to dobrze. To znaczy, że to zostaje w dzieciach, ta dobra rozmowa i myślę, że też w dobrym tonie to przekazują rodzicom, bo są zaangażowane. Ja miałam taką bardzo dobrą informację zwrotną ze strony właśnie działania dzieci, później zaangażowania w projekt globalny, gdzie te dzieci, które właśnie słuchały o chłopcu z Lampeduzy, zaangażowały się w projekt, więc i rodzice również. Więc no to trzeba tak do grupy dostosować te swoje zasady, tak? Więc no to jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że jeżeli moja siedmiolatka mi opowie, co się dzieje w przedszkolu za chwilę w szkole, no to znaczy, że jest zaangażowana w ten proces i jest dobrze tam, tak rozumiem, że... Ja bym powiedziała, że też może być tak, że możemy rozróżnić między tym, co powiedziała konkretna osoba, i to się czasem tak umawiam, że możemy mówić o tym, co w ogóle się wydarzyło na tym spotkaniu, tak? Co zostało powiedziane, jakie tematy poruszaliśmy, ale raczej znowu w mojej pracy nie przypisujemy tych rzeczy do konkretnych osób, żeby tej zasadzie poufności wyjść naprzeciw. Znaczy, że to jest gdzieś takie moje kryterium. A Dorota, jak masz jakiś tutaj pogląd? To znaczy, ja to tak rozgraniczam, że zasada poufności dotyczy tego, żeby nie wyjść poza mury klasy i o tym mówić, ale absolutnie nie za, jakby, no to jest już trochę, rozumiem, jako taki gwałt na psychice w momencie, kiedy bym zabroniła, nie wiem, czy jakoś tam próbowała wpływać na dzieci, żeby o tym nie rozmawiały w domu, bo to, co Benia też powiedziała, podbije, czyli jeżeli mówią, to ich to zainteresowało. A poza tym, jeżeli rodzic ma też jakieś pytania i wątpliwości, to się może też skontaktować ze mną jako z nauczycielką, ale no nie może być też, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że na przykład no, obliguje dzieci do zachowania tego w tajemnicy. Ja nawet wręcz zachęcam, żeby na ten temat jeszcze porozmawiali w domu. I oczywiście, że jakby są różne środowiska i różne domy, ale też... No, nie ma takiej potrzeby stwarzania takiej sztuczności. No, dzieci żyją w określonych środowiskach, przychodzą do określonego środowiska, to jest taka mieszanina. One podczas tych rozmów, które prowadzi się w klasie, mają dostać taki przekaz ode mnie, od innych. Tak mam to w pewien sposób zaaranżować. Dorota, chyba, mam nadzieję, że teraz Dorota jakoś częściej wraca, więc mam nadzieję, że zaraz znowu do nas, zamiast do was dołączy. Chciałam jeszcze poruszyć jeden temat, tylko wiem, że no, może ktoś z was czytających, piszących na czacie też będzie miał jakieś takie doświadczenia z rozmawianiem w czasie wyjątkowym, jaki jest czas pandemii. Bo w dobrej rozmowie często jest, przy rozmawianiu jakoś się podkreśla, że tak bardzo ważny jest taki kontakt bliski, bezpośredniość, czytanie mowy ciała. Podczas gdy no w takich, oczywiście tutaj jesteśmy i widzimy mimikę, ale też to nie jest, no ludzie narzekają, że to nie jest to samo, że mają takie poczucie, że są rozkawałkowani, że jest jakoś takie za dużo bodźców naraz.
Jak wam się, teraz otwieram trochę to pytanie, czy mieliście doświadczenia takich rozmów w, właśnie w wirtualnych i czy one wychodziły? Ja jestem słyszalna. A, jesteś, tak, wróciłam. Tak, no pojawiam się i znikam. To już nie będę kamerki włączać. Dobra. Odniosę się do tego pytania. Pracujemy ze szkołą w jednej, której pracuję na Teamsach. I rzeczywiście już końcówka tych naszych łączeń z WOS-u, ponieważ udało się zrealizować wszystko, co trzeba było zrealizować, więc zaproponowałam, że jeżeli mają potrzebę dzieciaki, to żeby poruszyły takie tematy na forum, żeby była po prostu takie, które gdzieś tam dla nich są ważne. I rzeczywiście pojawiły się takie tematy, jak na przykład takie już bardziej WOS-owskie, dotyczące ustroju politycznego państwa polskiego, ale też pojawiła się kwestia feminizmu, pojawiła się kwestia homoseksualizmu, pojawiła się kwestia terroryzmu, czyli pojawiły się takie tematy, które widzę, że no gdzieś są dla nich ważne, bo to oni mieli sobie wybrać. One są też i mocno kontrowersyjne i zadaniem mieli tylko takie zadanie, że mieli powiedzieć krótko na ten temat, przedstawić jakieś tam pewne spektrum faktów, a potem pytaniami zachęcić innych do rozmowy. No i nie widzieliśmy się zupełnie. Czyli byliście na Teamsie i były wyłączone kamery. Na Teamsie, tak. Tak, i były wyłączone kamery, żeby właśnie nie obciążać netu, bo to tam powyżej 20 osób. I naprawdę już bardzo się wzruszyłam, jak przed egzaminem w poniedziałek też się ze mną połączyli i też była rozmowa, tym razem dotyczyła uzależnień, czyli to, co gdzieś tam dla nich jest ważne, tam w kwestii wyrażenia własnego zdania, wolności i tak dalej. I to pokazuje, ja mam takie wrażenie, ogromny głód dzieci, głód po prostu, potrzebę już taką, wiecie, ale tak jakoś się sobie określam mianem głodu, na takie rozmowy. Dlatego, że to nie było po to, żeby sobie pogadać, po to, żeby zająć czas i jakoś w ten sposób funkcjonować, tylko rzeczywiście chodziło o taką pełną rozmowę, ale najpiękniejsze było to, że no wiadomo, jesteśmy w necie, więc ktoś może komuś przerwać, ponieważ Teams ma opcję łapek, no to dzieciaki po prostu zgłaszały się do odpowiedzi, więc ja tylko nawigowałam, kto powinien w którym momencie odpowiadać, ponieważ tą kolejność łapek widziałam, a mi się pokazywała, więc to jest taka potrzeba i ja tą klasę już znam, więc może te wyłączone kamery nie były tutaj żadną taką przeszkodą do tej wzajemnej komunikacji. Na końcu nawet im powiedziałam, że czułam się po prostu jak jedna z uczestniczek tej rozmowy, a nie żadna nauczycielka, tak? Dlatego, że w tym momencie ja też już nic nie oceniałam, tylko po prostu trzeba było porozmawiać. Piękne jeszcze było to, słuchajcie, jeszcze to dodam, że jak ktoś jakiś argument wysunął, to ktoś tam już w necie coś znalazł, jakiś fakt i wrzucał na czat. I od razu mieliśmy informację, że to jest tu, że to tak wygląda, a to jest doniesienie z takiej strony albo taki opis faktu. Więc to też pokazywało, że coś ten rok nauczył te dzieci, że to nie jest tylko takie bicie piany, bo przez cały rok z nimi pracowałam, nie takie bicie piany, tylko jak już mówisz i motywujesz, to właśnie uzasadniasz, przepraszam, swoje zdanie, no to przekaż na ten temat coś, co jest jakoś bezdyskusyjne, jakiś konkretny fakt. W jakim wieku były te osoby? To jest ósma klasa, czyli takie 14-15. Jeszcze wcześniej tutaj Julia wspominała właśnie o takich rasistowskich określeniach. Ja w tej klasie miałam bardzo mocne rasistowskie określenia i wtedy po prostu mówiłam dość i tyle. Więc tutaj, bo w momencie, kiedy ktoś mówi o swoich emocjach, nie blokuje, tak, że jestem wkurzony, bo coś tam się wydarzyło, ale w momencie, kiedy jest już taka nagonka, to akurat chodziły o osoby, taką w stronę rasizmu poszło, no to jeśli jest taka nagonka, to wtedy oczywiście dość, tak, bo nie, plus uzasadnienie, tak, bo mamy dobrą rozmowę, a po drugie, dlaczego, tak? Czyli jakby wyjaśnianie, wejście w to, co jest powodem tego rasizmu. Tylko też, bo tutaj może troszkę tak jestem odbierana jako osoba, która siedzi, wiecie, rozkminia psychologię każdego dziecka, robi notatki w ogóle i tak dalej. Nie, to jakby nie idzie w tę stronę, tylko idzie w taką stronę naprawdę sobie uświadamiania. Dlatego, że potem już
po tym całym dość, kiedy tak mocno huknęłam właściwie, to potem było ojej, no dobrze, przepraszam, wyrwało mi się. Czyli taki system samokontroli nastąpił. Ale widać było, że on nie jest dlatego, że ja mu pogrożę palcem, bo przecież jedynki z tego tytułu nie postawię, tylko że rzeczywiście już umówiliśmy się na jakieś zasady, no to je przestrzegajmy. Tak, i przekroczyłeś jakąś granicę. Jeszcze chciałam jeszcze jedno, bo już musimy rzeczywiście zawijać naszą rozmowę, rozmowę przez płatki. O jedno chciałam jeszcze zapytać, bo mówisz, że ta rozmowa, te ostatnie rozmowy na Teamsach w ciemności, można by tak powiedzieć, że to one były na jakimś jeszcze innym poziomie niż takie, które znałaś z rzeczywistości przedcovidowej. Tak, one były dla... Jak waszym zdaniem można by przenieść je, taką tą intymność, bo to chyba mówimy o takim otwarciu się. Ale były głębsze, tak. Wynikały, bardzo mi się podobało, jak na przykład ktoś mówił, a drugi mu zadawał pytanie, ale dlaczego tak sądzisz? I po prostu za te pytanie miałam ochotę ekran całować, tak? Bo to o to chodzi, tak? Dlaczego tak sądzisz? A nie, że jesteś taki czy inny i pojawiają się epitetko, dlaczego tak sądzisz? No jak ktoś tam miał uzasadnić. I jakby taki progres, o którym też Benia tu wcześniej mówiła, taki progres następuje, jeżeli tak pracujemy rzeczywiście systematycznie z tą dobrą rozmową. No to jest takie nasze wyzwanie będzie na czasy po pandemii, które mam nadzieję nastąpią już bardzo szybko, oby jak najszybciej, żeby właśnie taką intymność tej ciemności, takiej właśnie poczucia, że jesteśmy razem, ale trochę w takich bezpiecznych kokonach, móc odtworzyć tym bardziej jeszcze kiedy się będziemy obok siebie, bo to pewnie jest jeszcze dodatkowy fikołek w rozmowie. Czy ja mogę? Jasne. Odniosę się do słów Moniki Komisarczyk, która pisze na czacie. Witaj Moniko. Monika się pyta, czy rozmawiałyśmy o pandemii i odwołuje się tutaj do książki. To jest dostępna książka w czytaniu przez Borysa Szyca. Ja zapomniałam tytułu, a tam między innymi profesor Grzesiowski też się wypowiada. Świetny tekst. Więc jeżeli ktoś chcę z dziećmi porozmawiać na temat pandemii, to warto. Natomiast Monika, jakbyś mogła nie wiem, link tutaj teraz dać, albo ja powiem Julii ewentualnie w mailach, bo naprawdę świetny tekst, szczególnie w formie audiobooka dla małych dzieci. Moja córka to zrozumiała od razu i rozmawiała ze mną na temat pandemii. To jako trudny temat pandemia dla małych dzieci. Znalazłam w Google, jak żeśmy rozmawiały zgodnie z tym, co Dorota omówiła, to ja to wcieliłam w życie, więc mamy to. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za Beniu i Doroto, nie wiem czy Dorota jest dalej z nami, za to, że byłyście dzisiaj z nami, Julia za ogarnianie tutaj wszystkiego i ekipie SEO za trzymanie wszystkiego pod kontrolą w miarę i Wam, którzy jesteście na słuchaniu. Rozmawialiśmy dzisiaj o dobrej rozmowie i ja nie będę, podsumuję bardzo krótko, widzę, że jeszcze cała coś chcę dorzucić, ale tak to podsumuję i jeszcze oddam głos w takim razie, że jeśli chodzi o dobrą rozmowę w szkole, to jest to absolutnie do zrobienia, tylko co, należy robić to i zaczynać od małych kroków, żeby się nie przetrenować, żeby wspólnie z młodymi osobami uczyć się tego, w jaki sposób nazywać emocje, poznać alfabet emocji, nie wyglądać się i pochowywać i drążyć do sedna trudnych słów, które padają i bardzo na dużym rejestrze właśnie emocjonalnym. Przygotować się to, że to będzie proces, który zaowocuje w przyszłości, że potem będzie prościej i przejść do sedna i poruszyć coraz głębsze tematy. Że kluczowe są zasady dobrej rozmowy, które powinny być wypracowane wspólnie na początku pracy, które potem jest duża szansa, że będą pracować również w innych sytuacjach poza tą klasą, poza grupą, żeby nie umoralniać, raczej iść wspólnie z grupą i nie bać się też, mieć odwagę, nawet nie to, że nie bać się, mieć odwagę pokazywać też swoją słabość i te rzeczy, które nas ruszają. Nie przeplanowywać, elastycznie podchodzić do założeń, które mamy. I
cieszyć się właśnie tym, że możemy też czegoś się nauczyć, bo to jest chyba, to jest jakoś bardzo rusza w tym, co mówicie, że te rozmowy są też dlatego dobre, że wy z nich bardzo dużo wyciągacie i mam, jak was słucham, że są dla was zarówno inspirujące, jak i napędzające potem do pracy, które pozwalają i że one pozwalają rzeczywiście przełamać tę frustrację nie tylko związaną z bezsilnością wobec tego, co się dzieje na świecie, ale czasem bezsilnością tego, co się dzieje w mikroskali, w klasie, w szkole, że to rzeczywiście tutaj być może jest jakiś sposób na to, żeby ten świat krok za krokiem zmieniać. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj byłyście z nami. Ja również wam bardzo dziękuję za podzielenie się swoim doświadczeniem i też cieszę się, że wytrwaliśmy do końca, też nie przedłużając, a jednocześnie chcąc zakończyć to spotkanie i też pokazać Państwu jakiś kolejny krok, jaki możecie zrobić po zakończeniu tego spotkania, to chciałabym zaprosić do tego, żebyście Państwo zastanowili się nad wzięciem udziału w naszym kursie online właśnie na temat tego, jak rozmawiać o migracjach i o uchodźstwie z młodzieżą. Jest to kurs bezpłatny, startujemy we wrześniu, trwa kilka miesięcy. Teraz już można się rejestrować na ten kurs na stronie www.migracje.org.pl i no, mam wrażenie, że też dzięki temu, że ten kurs i te materiały przygotowane w tym projekcie były opracowywane na przykład przez Benię czy przez Dorotę, to jest to w dużej mierze taki materiał, taki kurs, który uwzględnia wiele tych wątków, o których dzisiaj rozmawialiśmy, więc gorąco zachęcam do tego, żeby też dać sobie szansę i wzmocnić swoją młodzież w prowadzeniu takich rozmów na taki trudniejszy temat dotyczący wyzwań i jakichś dobrych praktyk związanych z migracjami, więc projekt Rozmawiajmy o Uchodźcach czeka na Państwa i staramy się właśnie krok po kroku wspierać nauczycieli i nauczycielki w poruszaniu takich trudniejszych tematów w dobrych rozmowach. Więc dziewczyny, czy może Beniu jeszcze chciałabyś jakoś zakończyć, coś powiedzieć na zakończenie? Bardzo dziękuję za to inspirujące spotkanie i może tak na zachętę, tu jedna pani się prosiła o wskazówkę, co z nauczycielami, którzy nie chcą rozmawiać na takie tematy. Na siłę się nic nie da zrobić, trzeba po prostu promować dobre praktyki. Jeżeli widzimy, że to działa, że dzieci są chętne, to wtedy jest coraz więcej też osób chętnych zaangażowanych, także w ten sposób. Też może trochę z dołu iść, jeżeli gdzieś pozasmakują dobre rozmowy, to będą gdzieś też przenosić ten tryb mówienia, starać się gdzieś przemycać i tworzyć przestrzeń na nią. Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję. Musimy kończyć, bo o 18 zaczyna się kolejne webinarium CEO dotyczące relacji w czasie, w procesie wychowania dzieci i młodzieży w szkole, na które też zapraszam. Informacje o tym webinarium są na naszej stronie ceo.org.pl i też na Facebooku Centrum Edukacji Obywatelskiej. Więc moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję dziewczyny, Agato, Beniu, Doroto. Może gdzieś jeszcze nas jesteśmy słyszysz. I... Na koniec jesteśmy w komplecie. Jesteśmy w komplecie. Słyszysz, Dorota. To dzięki wielkie i z Państwem mam nadzieję, że widzimy się w kursie online. To dzięki wielkie. Do niebawa, na razie. Do widzenia. Pa, dziękuję. Pa. Pa.